Ty bezwstydni co! Jak śmiesz wymachiwać mojemu synkowi pod paską przed nosem? Zajście to miało miejsce dzisiaj. Niedaleko mojego miejsca zamieszkania znajduje się minizo. Są w nim tylko małe zwierzątka, takie jak małpy i tym podobne. Do którego postanowiłam zabrać mojego chłopaka z racji, że biedak nigdy nie widział czerwonej pandy ani kapibary na żywo. W trakcie naszego zwiedzania musiałam pójść do łazienki, ponieważ pech chciał, że akurat tego dnia miałam okres. Zastałam tam matkę z na oko pięcioletnim synkiem, która zaczęła na mnie wrzeszczeć, kiedy tylko otworzyłam podpaskę. Zarzuciła mi, że jestem bezwstydnicą, bo zachowuję się w tak nieprzyzwoicie w pobliżu jej synka. Byłam mocno zdezorientowana, dlatego też zapytałam, co niby takiego strasznego zrobiłam. Na co ta odpowiedziała, że wprowadzę mi dziecinkę w światu dorosłości. Mało tego, jej aniołek uznał, że otwieram paczkę ze słodyczami. Więc zaczął domagać się cukierków. W tej drugiej kwestii jeszcze mogła mieć do mnie pretensje, chociaż zdecydowanie nie nazwałabym domaganiem się przedstawienia, które rozwrzeszczony bacher odstawiał na podłodze. Po chwili padło pytanie a gdzie są twoje dzieci? Zgodnie z prawdą odparłam, że nie przypominam sobie, żebym takowe w ogóle miała, i wyjaśniłam, że przyszłam tutaj z chłopakiem. Po raz kolejny udało mi się wyprowadzić ją z równowagi. Stwierdziła, że jesteśmy samolubami, bo zajmujemy miejsce rodzinom wielodzietnym. Najwidoczniej, według niej, dorośli nie mogą dobrze się bawić i chodzić do zoo. Pewnie powinnam sobie poszukać innej rozrywki. Nie wiedziałam nawet, jak skomentować te wszystkie brednie, dlatego po prostu wyszłam z toalety bez słowa i wróciłam do mojego chłopaka, by opowiedzieć mu, co się właśnie odwaliło. Na początku mi nie uwierzył, ale chwilę później zobaczył, że jednak można być tak odklejonym. Bo z łazienki wybiegła rozwścieczona mamuśka. Żądała, abym kupiła słodycze i bąbelkowi, ponieważ zgorszyłam go, a do tego zdenerwowałam i oszukałam. Mieliśmy chyba do czynienia z panią policjant, bo dodatkowo chciała nam wymierzyć karę za to, że nie opuściliśmy zo. Chwała Bogu za to, że mój chłopak jest wysokim, groźnie wyglądającym Rumunem. A tutaj w Wielkiej Brytanii ludzie boją się mieszkańców Europy Wschodniej. Wystarczyło, że tylko otworzył usta i zapytał, co kobieta ma na myśli, żeby ta zaczęła uciekać w popłochu. Więc tak, to było coś. Nie ma to jak bliskie spotkanie trzeciego stopnia z Grażyną. Powinniśmy chyba poinformować dyrektora ZO, że jedna małpa im zwiała. Te wredne babsko, nie da ci się pobawić włosami, kruszynko. Mam bardzo długie włosy, które sięgają mi do kolan, gdy są rozpuszczone. Staram się nie dbać. Poświęcam sporo czasu, energii i pieniędzy, żeby utrzymać ich zdrowy wygląd. Oczywistym jest więc, że obchodzę się z nimi jak z jajkiem, bo są moją chlubą. Przeważnie wychodząc z domu wiążę je w kok, ale dzisiaj uznałam, że są zbyt piękne, żeby chować je przed światem. Razem z mężem postanowiliśmy wybrać się do pobliskiej kawiarni na śniadanie. Gdy tylko usiedliśmy, w oczy od razu rzuciła mi się matka z wyraźnie nadpobudliwą córką. Oczywiście nie przeszkadzały mi ani trochę. Nie, dziewczyny, cieszą się porankiem. Nie zwracałam na niezbytniej uwagi, dopóki nie usłyszałam, jak dziewczynka mówi do matki: Mamusiu, ta pani wygląda jak rozpumka. Mogę pobawić się jej włosami? Dość dziwna prośba, pomyślałam, ale machnęłam na to ręką, uznając, że to po prostu niewinna, dziecięca ciekawość i na fantazjach zapewne się skończy. Niestety, myliłam się. Matka dziewczynki usilnie próbowała zwrócić na siebie moją uwagę, a gdy w końcu odpowiedziałam na jej wołania, poprosiła, żebym pozwoliła jej córeczce zapleść mi warkocza, bo tylko to ją uciszy. Wprawiona w niemałe zakłopotanie odparłam, że nie ma takiej opcji. Czemu nie? Przecież to tylko włosy! Daj młodej się pobawić! Nalegała kobieta wzdychając przy tym. Po raz kolejny odmówiłam, argumentując swoją decyzję tym, że nie lubię być dotykana przez obcych, a już na pewno nie po włosach. Przy tym wirus nadal grasował i wolałam unikać bezpośredniego kontaktu z nieznajomymi. Do rozmowy wtrącił się mój mąż, mówiąc żartobliwie, że nawet jemu nie pozwalam zbyt często dotykać swoich włosów, co było dalekie od prawdy. Jest on dosłownie jedynym człowiekiem, który może to robić bez wprowadzania mnie w zakłopotanie. Doceniam jednak jego dobre intencje. Dziewczynka posłała matce błagalne spojrzenie, na co tam mruknęła pod nosem. To wredne babsku ci nie pozwoli, kruszynko. Piorunując mnie przy tym wzrokiem, co do hu! Co ja niby takiego zrobiłam? Ciekawe jak ona zachowałaby się na moim miejscu. Rozumiem, że mogła być zmęczona, ale chyba mam jeszcze prawo wyznaczać własne granice. Przyznaję, że lekko się zirytowałam, ale na szczęście kobieta była już w połowie posiłku, więc niedługo później wraz z córką opuściła kawiarnię nie zmienia to jednak faktu, że cała sytuacja była strasznie dziwna i sprawiła, że poczułam się delikatnie mówiąc nieswojo. Nie pozwolę, żeby Twoja dusza została splugawiona i trafiła do piekła! Nagła śmierć mojego brata, miał 37 lat i zmarł na raka. 27 godzin po otrzymaniu diagnozy, wstrząsnęła całą rodziną do takiego stopnia, że wszyscy zaczęliśmy rozmyślać nad testamentem i zastanawiać się, jak chcielibyśmy zostać pochowani. Przez całe życie byłam blisko z bratem, więc 4 lata wcześniej rozmawiał ze mną o pochówku, tak na wypadek, gdyby odszedł. Mając tę wiedzę, osobiście zajęłam się planowaniem pogrzebu. Matka w pełni mi zaufała i koniec końców była naprawdę zadowolona z efektu. Dzień po jego pogrzebie napatoczył się temat śmierci i tego, co stanie się z naszymi ciałami. Wyjawiłam zatem mamie, że chcę oddać wszystkie narządy, a to, co ze mnie zostanie, ma zostać skremowane. Oczywiście, gdyby rodzina chciała zatrzymać część moich prochów, to mają do tego pełne prawo. Rodzicielka zapytała mnie, jak w takim razie ma odwiedzać mój grób. Odparłam, że nie chcę żadnego grobu i wyjaśniłam, że moje prochy mają zostać rozrzucone. No, chyba, że będą chcieli wyprawić pogrzeb, wtedy mogą je umieścić w urnie. Chcąc przemówić mi do rozumu, zaczęła mi tłumaczyć, że grzechem jest iść do nieba, nie mając nienaruszonego ciała. Kiedy delikatnie przypomniałam jej, że jestem niewierząca, mocno się zbulwersowała i nazwała mnie egoistką. Co takiego czyni mnie samolubem? Ano pozbawienie rodziny możliwości odwiedzenia mojego grobu i obarczanie ich ciężarem, jakim jest świadomość, że pójdę do piekła, bo zamierzam zbezcześcić swoje zwłoki. Skomentowałam to słowami, moje ciało, mój wybór, czym doprowadziłam matkę do płaczu. Cóż, jeśli umrzesz przede mną, to dołożę wszelkich starań, żebyś została odpowiednio pochowana. Nie obchodzi mnie, czego ty chcesz. Jak możesz być tak zadowolona w sobie? Wymam rotała przez łzy. Momentalnie naszły mnie wyżyty sumienia, więc postanowiłam ją przeprosić. Dostrzesz coś więcej niż czubek własnego nosa. Dodała, mając mnie za zapatrzoną w siebie gówniarę. Jeśli nie martwisz się o nas, to chociaż zatrość się o środowisko. Chcesz się zanieczyścić swoimi szczątkami? Po czasie dotarło do mnie, że nie powiedziałam nic złego, ale wtedy czułam się jak wyrodna córka, dlatego właśnie zdobyłam się na przeprosiny. Zaraz po tej rozmowie spisałam testament, ponieważ zrozumiałam, Iż nie mogę ufać matce w kwestii wypełnienia mojej ostatniej woli. Ostatnio, kiedy znów został poruszony ten niefortunny temat, po raz kolejny powiedziałam, czego sobie życzę. Matka, oczywiście, stwierdziła, że nie pozwoli mi na to, bo nie zamierza spędzić reszty życia, zamartwiając się tym, że jej córka trafiła do piekła. W porządku, mamo. W razie czego wpadnij czasem na kawkę do Belzybuba. Przyszli teściowie zapraszają na mój ślub ojca, który lata temu wyszedł po mleko. W ostatniej chwili zostałam poinformowana przez przyszłych teściów, że rozmawiali z moim ojcem, który potwierdził, że zjawi się na moim ślubie. Zapytacie pewnie, a co w tym złego? Już śpieszę z wyjaśnieniem. Mam 26 lat i ojca widziałam dosłownie raz, na pogrzebie, gdzie nawet nie zechciał zamienić ze mną słowa. Przez pierwszych 10 lat mojego życia w ogóle nie przyznawał się do tego, że jestem jego dzieckiem. Sprawa rozwiązała się dopiero w chwili, gdy moja mama zaciągnęła go do sądu. Wtedy też zlecono test na ojcostwo. Nie muszę chyba wspominać, że nie utrzymuję z nim żadnego kontaktu. Jednakże moi przyszli teściowie, byli jego dawnymi przyjaciółmi i zdecydowali się zaprosić go na ślub. I nie uczcie się, że nie wiedzieli, jak wyglądała nasza relacja, bo doskonale zdawali sobie z tego sprawę. Kiedy zapytałam, czy przyjdzie, odpowiedzieli, że przecież to mój tata. Oczywiście, że pojawi się na tak ważnej uroczystości. Byłam wkurzona. Niejednokrotnie powtarzałam, iż nie chcę go w swoim życiu, ponieważ jest zwykłym narkomanem, który porzucił mnie jeszcze przed narodzinami. Dlaczego niby miałabym chcieć, żeby ktoś taki był częścią najważniejszego dnia w moim życiu? Nie wspominając już o tym, że mamy synka, którego na pewno nie chcę poznawać z taką szują. Przez to wszystko zaczęliśmy na poważnie rozważać z narzeczonym ucieczkę i nie zapraszanie żadnej z tych kanali.